Ponad 26 tysięcy nieekologicznych pieców zostanie wymienionych w domach całej Małopolski. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przeznaczono na ten cel aż 295 milionów złotych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możemy uzyskać dofinansowanie zarówno na wymianę samego źródła, czyli pieca, i tutaj maksymalna kwota jest określona jako 8 tysięcy złotych do samego źródła, ale również można uzyskać dofinansowanie do wymiany czy modernizacji systemu centralnego ogrzewania wewnątrz budynku. I tutaj w zależności od tego, czy mamy do czynienia z piecem na paliwo stałe, mamy dofinansowanie do 1000 złotych, natomiast w przypadku paliw gazowych oraz biomasy mamy możliwość uzyskania dofinansowania do 6 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec, który chciałby skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, musi po pierwsze poddać się ocenie energetycznej swojego budynku oraz zlikwidować stary piec węglowy. Nieekologiczne piece zostaną zastąpione spełniającymi najwyższe normy kotłami na węgiel, gaz, biomasę i paliwa stałe. Przede wszystkim trzeba wymieniać piece starszej generacji pozaklasowe na nowoczesne piece ekologiczne. Mieszkańcy, chcąc mieć nowoczesne źródła energii z pieców węglowych, korzystają, wymieniając na nowoczesne piece kondensacyjne gazowe. Kwestie środowiskowe przede wszystkim za tym przemawiają, żeby skorzystać z wymiany na piec gazowy. Od lipca tego roku można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu. Do końca 2022 roku mieszkańcy muszą wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, a do końca 2026 roku wszystkie kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli klasy trzeciej lub klasy czwartej. Weszła ustawa antysmogowa w życie w województwie małopolskim. I wszyscy będą, którzy używają jeszcze tych starych kotłów, zobowiązani do tego, żeby je wymienić. I nie czekam na ostatnią chwilę. Nie będziemy zatruwać środowiska i siebie też, i ludzi, bo te rzeczywiście kopcące kotły mogą źle wpływać na zdrowie. Dzięki działaniom województwa mieszkańcy Małopolski będą mogli zyskać dofinansowanie na nowe kotły, których wymiana znacznie wpłynie na ograniczenie smogu w całym regionie.